nagrywam wszystko już od samego rana, wiesz? Żebyś mogła powiedzieć, jak się czujesz. A bardzo dobrze, wstając o 6. Dobrze, to jedziemy. Tu jest gorąco. Gorąco to ci dopiero będzie. Pierwsza galeria, minuta. Uf. Lecimy, nie ma szósteczką u tych nadajników. Druga galeria, 3 minuty. Wiejemy. Metrów. A miało dzisiaj być bez treningu, Natalia. Niedziela, dzień resta, tak? Kłamali. Niestety drugiego czasu nie mierzyłem, ale masz poniżej 7. Na pewno masz poniżej 7 minut. Słuch, dziewczyna, poniżej 7. Ja miałem poniżej 5.
bardzo ładnie. Oby więcej takich przemyślanych, bezpiecznych wejść. Jesteśmy z pana dumni. Milordzie. Milordzie. Będzie pan zadowolony. Dziękuję, dziękuję. Jesteśmy. A dziękuję. Dziękuję. Na najwyższym poziomie. Bardzo ładne. Zaliczone. Dobra, ale nie skaczemy już, nie? Nie? No nie. Ja myślałam, że przeszło. Na tym byś daleko nie poleciała. Ale szarpnięcie by było niemiłe. Fajny kominek, fajny. Mniej przyjemne. To jest lepsze od bungee. Bo tam masz za nogi, jesteś złapany, nie? Bo to musisz mieć chyba takie szarpnięcie. Ja mam w ogóle, jak patrzę na takie bungee, to mam wrażenie, że tym ludziom nogi wyrywa. No a tu masz to, że masz pełną uprząż i tak jakby na... Rozkłada się to, nie? Na stołeczku jakby, nie? No. A można tutaj skakać kilka osób na raz? Znaczy instruktorzy są demonstracje. Dwie osoby. A tam jest to stanowisko na drzewie zrobione? Tak. No. Na drzewie? Tak. To nie jest jakiś styl... Jakiś... Nie, jest na drzewie, ale to jest... ale tam nie idzie duża siła na to, nie? Wiesz, nawet jakby się przewróciły, nie? To one i tak swoją wagą i tak tam wszystko naciągną. Przecież ich nie przesuniesz, nie? Więc no. Nawet jakby się przewróciły, nic się nie stanie. Bo to tylko trzyma linę, tak naprawdę cały ciężar idzie bardziej na to, nie? Nie widziałam tych drzew. No przecież w tym, w Głogowie to już ile 10 lat prawie działa, nie? Serio? No. No i tam skacze 30 osób na dzień przez tyle lat. Tutaj też podobno 30. Ale to jest młodszy obiekt, nie? Tak, my jesteśmy już drugi sezon. W tamtym akurat poszliśmy. Teraz drugi sezon siedzimy, nie? Nawet z Białegostoku trafią tylko na skok przyjechać. Ja słyszałam, żeby... że z Dubaju mieliście klienta. Wczoraj czy dzisiaj? Dzisiaj był dzisiaj, facet. Wspomina cień. Nas nie widać, nie? Jedziemy. Dobrze nam idzie. No nie, co za jaja.
Dzięki. Szubi, mordeczki. Jak? Dzięki, super. Powiem ci, że ja się normalnie stresowałem tym zjazdem. On miał taką minę, jakby normalnie teraz się nie wiem, co działo. Jesteśmy na ziemi, teraz musimy uważać. Jak się chodziło? Także poniżej 5 minut. Marcin, dzięki za pożyczenie zegarka. Nie ma problemu. Za kulisami. Siemano. Siemano. Jesteś pilotem w Dream Jumpie? Tak, jestem pilotem w Dream Jumpie. Siódemka na pokładzie. Na pokładzie. Elegancko. Jaką latą się, wiesz, wychował tutaj na tą kominie, wiesz, wychował tutaj na tą kominie, więc ja nie potrafię spadać razem ze skoczkiem. Cześć, byciu. Cześć. Co się dzieje? Jak tam warunki? U góry? Świetne, świetne. Gdzie ten wiatr w ogóle? Przyjemnie, przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Tak, dzisiaj będziemy ciebie właśnie tym sprzętem nagrywać. Postaramy się spadać. Ile masz skoków? Ja? 6. Tutaj. Na tym obiekcie, tak? W ogóle 6. Jestem pilotem, a nie skoczkiem. A, no, no, no. Ja ogólnie... Jak słyszałem kiedyś na strefie byłem, tej skoczków spadochronowych, no, nie? No. No to piloci tam mówią, że oni, no, oni z działających samolotów nie wysiadają. Żyje stary? Żyje. Dzięki tobie. Żyw. Tak, tak. Ja jestem paralotniowym pilotem i dla mnie spadanie to jest najgorsza rzecz. Kilka razy w życiu spadałem, ale to nie było przyjemne i ratowałem życie, a no, nie, no, że tak tutaj wiesz, czerpiesz przyjemność ze spadania. Na paralotni latasz? Tak. Są kurde, tak jak Gregor. Jestem Grzegorz. Tak? No. No to... to który Gregor? Który Gregor, powiedz mi? Z centrum parolotniowego. W parolotniach jest tak, że często musimy na szczycie poczekać na to, aż te warunki zrobią się jak trzeba. Trzeba mieć pokorę. Ja przez to, że potrafię szybciej do góry lecieć niż wy spadacie, nie? Bardziej idealna pogoda niż teraz nie mogę się odczuć. No. Naprawdę zero wiatru, nic nie wieje, na krawędzi cisza, spokój. Chillaucik, jeszcze widok w ogóle na Śnieżkę, nie? Tylko, to się zaraz zmieni, podestu, jak mnie zrzucicie stamtąd. To mnie... Czemu się zmieni? To wypłoszę zwierzęca z lasu. Nie. Trzymaj, bo ty chyba ostatni teraz zostajesz. Tak, do ustawienia, nie? Ciężka noga. Co zmieniasz? Bardziej, na, żeby ten, żeby slow-mo szło robić. Wiesz co, przesadziłem trochę i ustawiłem jednak 240 klatek. Nie będzie pikselozy, jest jasno. Jest, a poza tym to w Full HD robi te 240 klatek, nie? Także obraz nie będzie żyleta, no ale żyleta będzie z mojej kamery, tak, będzie tak, z drona, będzie z ja tego. Ja nie chcę żylety, bo ja się dużo ruszam dronem i nie może być. Mają takie leżaki tu, do obczajki. Teraz jestem wytonowana. Wytonowana? Mogę trzymać ręce, nie trzęsą mi się, mogę zrobić jaskółkę, mam chill. Zawsze przed skokiem na świeżo zmontowanym układzie robią taki skok próbny, zanim puszczą klientów. I właśnie poskręcali nowy układ i teraz widzicie próbny skok. Wow. Pięknie. Zgubił czapkę. Fajnie to wyglądało. Nie, to wyglądało strasznie. Tu jest taki mały komin, a za nim wielki komin. Czadowo.
obserwacji się, nie? Ale ja oglądałem za 8 minut. Tak. Wiesz, jak to jest? Ja tutaj nieraz oglądałem ludzi, jak obserwowali same nagrania z tego, z drona. To mi... Co, Grzesiu, szychta? Tak, koniec. Szychta. Trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj się. Dwie minuty i nie ma. Będziemy.